Cześć, siemano, ja jestem Bobson i zapraszam was na kolejny odcinek z mojej serii Lepszy spadek niż upadek Farming Simulator 22. No niestety nadal jestem chory, ale myślę, że coś uda mi się tutaj nagrać. No być może nie będzie za dużo gadania, ale wiecie, przynajmniej jakiś odcinek wleci na kanał. No także nowy nabyteczek dzisiaj w odcinku. Już pewnie widzieliście na miniaturce, co to było, także zostawcie łapeczkę w górę na ten nowy nabytek. No ostatnio fajna aktywność na kanale pod tymi odcinkami, zostawiacie no 100 łapeczek bez problemu pod każdym odcinkiem, także mam nadzieję, że to się utrzyma, więc nie zapomnijcie o tym też tutaj w tym odcinku. I ja sobie czwórkę odpalam tutaj z beczką, niech mi się tankuje. No i idę wam pokazać, co tutaj się zakupiło na moje gospodarstwo. Na początek obciążnik, no taki obciążnik domowej roboty, można powiedzieć, betonowy. Trochę tutaj pospawane, no wybetonowany taki kloc. Kosztowało mnie to 600 zł, no także wiecie, jakiś balast tutaj do tego John Deere'a było, trzeba sobie już sprawić. Na razie, no nie mam pieniędzy, żeby jakiś sobie oryginalny tutaj obciążnik do niego kupić, ale myślę, że w przyszłości no coś lepszego tutaj sobie na pewno sprawimy. No i pierwszy taki nowy nabytek, jeżeli chodzi o maszyny pod John Deere'a, to mamy pług pięcioskibowy obrotowy, w końcu pług obrotowy, także coś się zmieni. No do tej pory orałem sobie pługiem zagonowym cały czas. Także pług Akpil, no zobaczymy, jak to będzie szło, oczywiście używany, zapłaciłem za niego 14,5 tysiąca. No wiecie, jeżeli bym chciał jakiś nowy pług, no to myślę, że dwa razy tyle bym musiał za niego wydać, a myślę, że no ten Akpil się tutaj będzie całkiem fajnie sprawował. No wiadomo, trochę jest zarysowany, trochę brodzewiały, ale wiecie, wszystko zawsze można sobie samemu też odnowić. No najważniejsze, żeby robotkę tutaj robił. Zobaczymy, jak sobie John Deere z nim będzie dawał radę. No z tego, co tam widziałem, zapotrzebowanie mocy na taki pług to jest 150 koni. Tutaj mamy 175 w wielonku, także myślę, że powinien sobie bez problemu z nim poradzić. No więc dzisiaj w większej części odcinka sobie będziemy testowali, jak to będzie wyglądało, ale na początku jadę sobie jeszcze rozlać gnojowice. Generalnie dużo sobie rozrzucałem obornika poza odcinkami, także te wszystkie pola tutaj za gospodarstwem, po rzepaku i po życie mam nawiezione obornikiem. Natomiast jedziemy sobie jeszcze na jedno pole, na którym będzie rzepak w kolejnym sezonie. I zaraz wam właśnie pokażę, na którym to polu rzepak będzie, tutaj właśnie na tym polu za gospodarstwem. No i jeszcze to drugie pole, to największe pole pożycia, także tam sobie jedziemy rozlać gnojowice, no bo tej gnojowicy też jeszcze troszkę mi tutaj zostało, ale czekajcie, ja teraz widzę, że mi nie zatankowało do pełna, że coś tutaj jest chyba nie tak. No nie, no tutaj mam jeszcze dość sporo w zbiorniku w oborze, właśnie patrzyłem, że tam jest jeszcze ponad 30 tysięcy litrów. No więc wiecie, trzeba się tej gnojówki też troszkę pozbyć teraz na jesień, więc postanowiłem sobie to jedno pole ponawodzić gnojówką, a nie obornikiem. No i będziemy sobie orali właśnie w pierwszej kolejności te pola pod rzepaki, także tymi dwoma polami się będę chciał dzisiaj zająć na odcinku. No na pewno jakieś tutaj cięcia też będzie trzeba zrobić, no część odcinka na pewno też będzie pod muzykę przyspieszona. Także no zobaczę, ile mi się uda zrobić, no ale w pierwszej kolejności właśnie te dwa pola, żeby już mieć, wiecie, zaorane pod rzepaki, przygotowane. Także będziemy widzieli, jak to będzie szło czasowo, no mam nadzieję, że sporo tej robotki mi się uda jakoś na tym odcinku zrobić. No i wiecie, za bardzo nie mam tutaj więcej nic do roboty, teraz na sierpniu żniwa już mam porobione wszystko, także teraz trzeba się brać właśnie za te prace pożniwne. No i tak jak mówię, w pierwszej kolejności szykujemy pod rzepaki, żeby te rzepaki sobie ogarnąć, także dwa pola rzepaku w kolejnym sezonie. No troszkę sobie porozpisywałem, troszkę tam pomyślałem nad tym i no w planach mam zakup przynajmniej dwóch pól jeszcze teraz, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak widzicie teraz, no trochę kasy poszło na ten pług, ale i tak myślę, że no całkiem fajne pieniądze jak za taki pług. Także dość fajna okazja się trafiła. No i oczywiście jeszcze teraz mam w planach zakupienie kultywatora, tak żeby było te pola czym uprawiać już podsiewy. No więc
kolejny dosyć spory wydatek, myślę, że to będzie, jeżeli się zdecyduje na jakiś nowszy kultywator, no także zobaczymy, co tam się uda znaleźć, co tam się uda trafić. No więc z pieniędzmi na te pola może być kiepsko. No ale zobaczę, być może zakupię sobie właśnie te pola dopiero na wiosnę. No chyba, że zrobimy tak, że jakiś kredyt tutaj może wskoczy, jakaś chwilówka choćby. Można by powiedzieć teraz na jesień właśnie jakiś kredyt sobie wziąć, który już sobie w styczniu czy tam w grudniu będę mógł spłacić po sprzedaży plonów, no bo myślę, że po sprzedaży tych plonów spokojnie kasy na spłacenie tego kredytu mi wystarczy. No wiecie, jeszcze sobie muszę zobaczyć, co tam mam poplanowane na tych polach, ale jedno pole no chciałbym sobie połączyć w taki większy kawałek i tam będzie pszenica. No ale wiecie, pszenicę możemy zasiać na wiosnę, także z tym by nie było problemu. Jeszcze muszę sprawdzić, co na tym drugim kawałku, ale tam chyba miałem soję planowaną. No także myślę, że jeżeli te pola bym sobie zakupił dopiero na wiosnę, no to chyba też by nie było z tym problemu. No bo te uprawy akurat sobie mogę bez problemu na wiosnę poogarniać. No więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jedną beczkę mam rozlaną, jadę się tankować na gospodarstwo po drugą beczkę i myślę, że na tych dwóch beczkach spokojnie uda mi się to pole zrobić, bo tu już myślę, że mam no ponad połowę rozlaną. Tam chyba jeden przejazd z tamtej strony, no tu jak widzicie ten kawałek już się zmniejsza tutaj w tym kierunku, no to myślę, że ta druga beczka już powinna mi wystarczyć na to. No więc całkiem spoko. Tylko dwie beczki sobie tutaj przywieziemy i pole będzie nawiezione. No jeżeli miałbym to robić obornikiem, no to na pewno dużo więcej roboty. Wiecie, mój rozrzutnik tylko na 4 metry rozrzuca, no tutaj mamy bodajże 12 metrów ta beczka. No także mamy 3 razy szerzej niż rozrzutnik. No wiadomo, ładowanie też zajmuje czasu tutaj, no oczywiście też musiałem beczkę zatankować, no to można powiedzieć, że to się tam jakoś równoważy, ale jeżeli chodzi o ten czas same spędzony na polu z rozlewaniem czy rozrzucaniem tego, no to myślę, że ta gnojówka jednak dużo szybciej wychodzi. No a wiecie, też sobie właśnie tutaj te wszystkie pola z tyłu ogarniałem tym obornikiem, także tego obornika sporo poszło. No więc myślę, że też warto sobie właśnie trochę tej gnojowicy porozlewać, żeby tego też tutaj ubyło. No bo wiecie, potem przez zimę nic nie będzie rozlewane, rozrzucane, a gdzieś to się musi magazynować, gdzieś to się musi odkładać, także no trzeba mieć po prostu miejsce na to. Dobra, i ja widzę, że tutaj no jest jakiś problem niestety z tą oborą. No i ja wiem, z czym jest problem, bo problem jest z dodatkowym zbiornikiem. Że dodatkowy zbiornik, wiecie, jest ten Manure System, złącze tutaj dodane od JMZ-a, które po prostu jest funkcję pełni jako dodatkowy zbiornik, także ja sobie zrobię krótkie cięcie, no i dobra, już sobie ogarnąłem i czwóreczkę sobie tankuję z drugiej obory na razie, żeby teraz nie tracić na to czasu, no będę tam musiał jeszcze trochę popracować nad tym, a tu przyszedłem wam pokazać, że zaorałem sobie miedzę tutaj między tymi polami, no i zrobię tutaj jedno większe takie pole, taki dosyć konkretny, fajny kawałeczek obok gospodarstwa. No drzewo sobie przesadziłem tam na koniec, które tutaj było, żeby tylko nie przeszkadzało tu na środku. No myślę, że całkiem fajne pole tutaj z tego powstanie. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało już potem, jak sobie wszystko zaoram. No i na tym polu planuję sobie w tym sezonie żyto na kiszonkę, no i potem oczywiście w maju żyto będzie zebrane i będzie kukurydza na kiszonkę. Także no trochę nieregularny kawałek na tą kukurydzę, ale myślę, że jakoś uda się to fajnie tam ogarnąć. Dobra, ja sobie sprawdzam, że tutaj już jest pełne. No ale wiecie, przynajmniej jest blisko gospodarstwa, także krótko do wożenia, nie trzeba nigdzie gdzieś dalej jeździć z tą kiszonką, więc myślę, że całkiem fajnie to powinno pójść. No wiecie, z tym tankowaniem gnojówki myślałem, że jest wszystko ok, ale się okazuje, że tu jest jakiś problem.
No bo to złącze jest po prostu donawane na z ModHuba jako dodatkowy zbiornik. No i wiecie, złącze wszystko działa, idzie podpiąć, ale liczyłem, że się cała ta gnojówka wypompuje. No a tutaj wychodzi chyba na to, że po prostu wypompuje się gnojówka, która jest odłożona w dodatkowym zbiorniku, a ta gnojówka, która jest no, odłożona jakby w standardowym zbiorniku oborze, no to się już nie chciała wypompować. No także na to będę musiał jeszcze popatrzeć i jakoś tam popracować, żeby wiecie, przez to złącze się cała ta gnojówka wypompowała. No a jeżeli nie, no to po prostu będę musiał to stawiane złącze, które tutaj jest osobną modyfikacją, sobie usunąć i po prostu dodać sobie manure system do tej nowej obory, żeby mi to wszystko tam ładnie działało. No mogłem sobie w sumie już tu od razu ten poprzeczniak też rozlać, ale nie pomyślałem o tym i pojechałem. Ale to już sobie potem na koniec zrobimy. No i dobra, tak jak mówiłem, tutaj jeden przejazd z tej strony. Lecimy potem tamtą drugą stronę. No i jak sobie to rozleję, to wracam po John Deere'a na gospodarstwo i biorę się za orkę. Przetestujemy sobie ten nowy pług.
Okej, jak widzicie, ten kawałek za gospodarstwem już sobie cały zaorałem, także lecę jeszcze na to drugie pole. No tą gnojówkę sobie tam dokończyłem, bo jak widzieliście, jednak troszeczkę mi tam jeszcze zabrakło. Także dopompowałem sobie tu jeszcze trochę na gospodarstwie i zajechałem sobie to przed chwilą rozlać. No i teraz już możemy jechać na tamto pole i wjeżdżać też z tą orką. No powiem wam, całkiem przyjemnie się ora tym pługiem. Wiecie, też to już całkiem inna zabawa z takim pługiem obracanym niż z zagonowym. No jednak tutaj na tych uwrociach na pewno idzie troszkę czasu zaoszczędzić. Nie trzeba sobie gdzieś tych zagonów gdzieś tam robić. No wiecie, mogę sobie jeździć tam i z powrotem od jednej krawędzi i całkiem fajnie to idzie. No szerokość myślę, że też całkiem spoko. Wiecie, poprzedni pług miałem 4-skibowy, ten zagonowy teraz jest 5-skib, także jedna skiba doszła. No i jakoś ta robotka idzie. John Deere w sobie wyśmienicie daje radę z tym pługiem. Także jeszcze zapas mocy tutaj ma, więc bardzo fajnie to wszystko właśnie tutaj funguje. No i generalnie powiem wam, że na razie jeszcze oczywiście będę musiał jak najwięcej tej orki robić i no w miarę możliwości wszystkie pola, które posiadam, no będę chciał sobie zaorać tutaj. No a w przypadku, jeżeli potem zakupię sobie jakiś właśnie albo lepszy gruber, albo jakiś taki agregat uprawowy, bezorkowy, no to myślę, że też w te bezorki tutaj będę chciał jakoś pójść, żeby, wiecie, już potem sobie orać tylko te pola, które będą wymagane, czyli tu bodajże po ziemniakach, burakach i po kukurydzy chyba jest wymagana ta orka, a po takich innych uprawach no przeoranie tego pola nie jest wymagane. No więc myślę, że jak już taki lepszy sprzęt tutaj na gospodarstwo wjedzie, no to jak najbardziej w te uprawy bezorkowe bym się tu zaczął bawić. No wiecie, też na pewno sporo czasu na tym zaoszczędzę, no bo jednak te orki, no to trzeba tu sporo czasu na to poświęcić, żeby takie większe pola zaorać. No mimo tego, że są już to lepsze, nowsze maszyny, no to wiecie, orka to jest jedna z takich tutaj najbardziej czasochłonnych prac. Ale myślę, że no nawet jak sobie pójdę właśnie w te uprawy bezorkowe, no to mimo wszystko jakaś orka się tu będzie pojawiała też na odcinkach. No tak jak mówię, przynajmniej po tej kukurydzy, żeby sobie jechać tam zaorać te pola. Czy wiecie, jak będę miał jakieś pola z poplonami, no to też myślę, że całkiem fajnie to będzie wyglądało właśnie, żeby sobie te poplony zaorać. No więc na pewno całkowicie z tej orki tu nie zrezygnuję. Ale tak jak mówię, no w miarę rozwoju gospodarstwa na pewno nie będzie tak jak do tej pory, że orałem sobie wszystkie pola. No bo do tej pory faktycznie było tak, że praktycznie wszystkie pola sobie orałem w każdym sezonie. No czasami zdarzyło mi się tam, że coś tam sobie ogarnąłem bezorkowo poza odcinkiem, ale to naprawdę rzadko. Jednak starałem się właśnie, jak to na tej polskiej wsi, tutaj z tymi mniejszymi, starszymi maszynami, żeby to tak wyglądało w miarę realnie, no i wszystkie pola właśnie zawsze sobie orałem. No także myślę, że z tej orki na pewno nie zrezygnuję, ale być może no jakiś fajny taki agregacik tutaj się pojawi do uprawy, że wtedy sobie będzie można całkiem fajnie taką uprawę bezorkową tu ogarniać pod zboża. No i tutaj ogarnę sobie to pole, no i te dwa pola pod rzepaki będę już miał przygotowane, zaorane. Także bardzo fajnie. No jak widzicie, dopiero początek sierpnia, także w tym sezonie naprawdę na spokojnie z tymi rzepakami. No bo pola już będę miał przygotowane, potem już tylko końcówka sierpnia, no to uprawić i można wjeżdżać z siewnikiem. No więc naprawdę fajnie to lato w tym sezonie wypadło, że wiecie, też żniwa się udało dosyć szybko ogarnąć i nie trzeba teraz tak gnać z tą robotą, żeby się wyrobić z tymi rzepakami, tylko na spokojnie można sobie już tutaj działać. No a potem na jesień sobie oczywiście będziemy pracowali z przygotowaniem pozostałych pól pod zboża, pod pszenicę. No i oczywiście jak to jesień, no to ziemniaki do wykopania, no i ostatnie wykopki ziemniaków na tej serii.
No bo tak jak zapowiadałem, rezygnuję sobie z tych ziemniaków, także bolko będzie na zimę na pewno do sprzedania. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to jak najbardziej odzywać się tam w komentarzach. No nie wiem jeszcze jaka cena, jeszcze muszę zobaczyć po ile one chodzą w ogóle. No jest tam trochę już zużyty, także cena na pewno nie będzie jakaś wygórowana, ale co najważniejsze, wszystko tam jest sprawne w nim. No i oczywiście poza ziemniakami, no to kukurydza na kiszonkę. Więc też, no troszkę tej kukurydzy jest tutaj, właśnie połowa pola przy ziemniakach i tamto jeszcze mniejsze pole pod lasem. No, które tam w oddali teraz widać jedynie. No więc te dwa pola sobie będziemy ogarniali, no i myślę, że w tym sezonie jeszcze bez problemu sobie moim orkanem dam radę te pola ogarnąć. No a zobaczymy na przyszły sezon, będzie to większe pole koło gospodarstwa. Być może uda mi się załatwić kogoś na usługach, żeby po prostu przyjechał mi to na usługach wykosić. Wiecie, może już orkana się wtedy pozbędę. Tam jakiś drobny, bo drobny, ale zawsze jakiś pieniądz za niego dostanę. No a wiecie, już przy tych większych maszynach, jeżeli już mam też jakieś większe pola, no to myślę, że można by było faktycznie kogoś na usługę tu z większą sieczkarnią ściągnąć. No bo jeżeli chodzi o mnie, no to na razie większej sieczkarni może nie tyle nie opłaca mi się kupować, co nie mam nawet funduszy na to, żeby sobie pozwolić na jakąś tam większą, nowszą sieczkarnię. No dlatego chyba najlepszą opcją by było wziąć kogoś po prostu właśnie na usłudze. O wiecie, muszę inwestować no teraz w maszyny jakieś większe tu pod John Deere'a. No gdzieś tam w planach jest drugi nowy ciągnik, zobaczymy w przyszłym sezonie jak to się będzie układało. Jeżeli ciągniki będą wymienione, no to oczywiście do wymiany będzie się też prosił kombajn, no bo Bizon, jak widzieliście, w tym sezonie naprawdę sporo roboty miał, no i też by się już zapowiadało tam gdzieś za jakimś nowszym kombajnem, większym przede wszystkim, rozglądać. No bo też, tak jak wiecie, planuję sobie zakup pól, no minimum te dwa pola, o ile nie więcej, także no chcę teraz właśnie ten areał jak najwięcej tutaj pociągnąć do przodu, żeby wiecie, też tych więcej upraw w sezonie sobie można robić, no i więcej tutaj troszkę będę miał możliwości przez to, no i oczywiście więcej zarobków, szybszy rozwój gospodarstwa, a na tym mi też bardzo zależy właśnie. No więc w te pola chciałbym sobie troszkę poinwestować. No bo jakby nie patrzeć, no to w porównaniu do tego, jakimi sprzętami tutaj już zaczynam dysponować, no to tych pól mam naprawdę niewiele. Nie są to jakieś duże pola, no i nie jest ich naprawdę tak dużo, jakby się wydawało. Też teraz wiecie, kilka mniejszych kawałków zostało połączone na większe pola, no to też automatycznie ilość tych pól się zmniejsza. No wiadomo, są one większe, ale jeżeli chodzi o tam jakieś no liczbę tych pól, jeżeli bym sobie chciał jakąś większą ilość upraw ogarnąć tutaj w sezonie, no to potem jest problem, no bo wiecie, brakuje po prostu pola, na którym bym sobie mógł daną uprawę gdzieś tam zasiać. No także naprawdę wydatków jest cała masa, no zobaczymy tylko jak to będzie z pieniędzmi się układało, ale mam nadzieję, że całkiem fajnie te pieniądze się tutaj będzie zarabiało teraz i pójdzie to naprawdę do przodu, tak jak sobie właśnie planuję. No jak widzicie, najnowsze nabyteczki, no John Deere już w końcu z jakimś nowym pługiem, który tutaj no myślę, że bardzo fajnie pasuje do tego ciągnika, bardzo fajną robotkę też robi, także zostawcie tam komentarz, czy ten nabytek wam się podoba, czy wam się nie podoba, czy jesteście zadowoleni z tego, że taki pług właśnie tu wybrałem na gospodarstwo, czy coś tam woleliście innego, ale myślę, że całkiem fajną robotę tutaj robi, no i wiecie, przede wszystkim za nieduże pieniądze. No i w końcu John Deere ma co robić, no bo wiecie, do tej pory jedynie latał tutaj sobie z gruberem, który no i tak jest za mały, no i gdzieś tam przy odwozie z przyczepami, no a w końcu dostał jakąś maszynkę, na którą, że tak powiem, zasługuje, ma tutaj, może się teraz wykazać swoją mocą, no i myślę, że wykazuje się bardzo dobrze,
Ten całkiem fajnie sobie tutaj radzi właśnie w tej orce. Także co, ja sobie tutaj działam dalej, no potem pewnie sobie przejadę jeszcze zaorać tamto pole koło gospodarstwa, gdzie sobie tą miedzę przeorałem, żeby już sobie też ten obornik, wiecie, tam przykryć tą ziemią. No i potem już będziemy sobie dalej działać z kolejnymi pracami na następnych odcinkach. Także tego odcinka już nie będę przedłużał. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Dziękuję Wam za tą aktywność pod filmami. Także zostawcie oczywiście łapeczkę też tutaj. No, zostawcie jakiś ten komentarz po sobie. Oczywiście zachęcam też do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No bo zbliżamy się coraz bardziej do 4000 subów, także mam nadzieję, że niebawem te 4000 subskrypcji na moim kanale wybiją. No i trzymajcie się, do kolejnego odcinka, cześć!